Wielki sukces światowego sportu. Rosjanie i Białorusini owszem wystąpią, ale nie wystąpią pod swoją flagą, tylko flagą neutralną. Z perspektywy Rosji to jest oczywiście policzek, ale oni sobie dadzą radę. I tak wszyscy będą wiedzieć, że to nasi Rosjanie. Niekoniecznie, proszę pana. To jest tak, że Rosjanie czują się ogromnie pokrzywdzeni z tym, że część rosyjskich sportowców będzie mogła wystartować jako tak zwani neutralni, brak jakichkolwiek symboli. Ale według mojej wiedzy, tej najnowszej, a wiem, że teraz Rosjanie nie wybierają się choćby na Mistrzostwa Świata w pływaniu, bojkotują ze względu na właśnie to rzekome upokorzenie. Ta grupa tych neutralnych tak zwanych sportowców będzie bardzo niewielka, jeżeli w ogóle startują na igrzyskach w Paryżu, ze względu na to, że dyscyplina po dyscyplinie Rosjanie bojkotują jednak te warunki, które MKOL zaproponował, tej takiej neutralności, te kryteria.